laureatkę tegorocznych Mistrzostw Świata Federacji NAC w żeganiu. Krystyna Zrażewska, kategoria Miss Shape, wygrana bez problemu, jak sądzę. Co możesz określić jako swój największy atut w przygotowaniach i w porównaniu z konkurentkami? Myślę, że prezencja na scenie. Tutaj bardzo ważny jest uśmiech, o czym nie wszystkie dziewczyny wiedzą. Poza tym przygotowania. W tym roku szykowałam się aż pół roku. Jest to znacznie dłuższy okres niż w ubiegłym roku. Robiłam masę, potem redukcję. Także jestem zadowolona z siebie. Włożyłam bardzo dużo pracy w przygotowania w tym roku. Tym bardziej jestem dumna, że mi się udało, więc jest ten sukces dla mnie podwójny, mój osobisty. No i tak samo złoto rekompensuje tą moją ciężką pracę, także. Czy ten spokój na scenie to jest spokój wyuczony? Czy są to jakieś specjalne zajęcia? Czy jest to forma jakaś ukrycia nerwów? Czy się po prostu nie denerwujesz? Wiesz co, to jest ciężka praca moja własna nad moim umysłem. Powiem ci tak, przygotowuję się w pełnym skupieniu i to są przygotowania nie tylko treningi i dieta, tylko bardzo dużo pracuję nad swoją psychiką, bo nieraz zdarzało mi się upadać, natomiast mieszkam sama, pracuję sama, trenuję sama. Jestem mocną indywidualistką i jak gdyby to mnie mocno umacnia, więc muszę dużo rozmawiać ze sobą i dużo pracować nad sobą. I tak samo uważam, że jeżeli uwierzę w swój sukces, jeżeli ja w niego uwierzę, to reszta to jest kwestia tylko po prostu przekonania, także swoją osobą. Czyli możesz liczyć tylko na siebie, ale wiem, że nie musisz liczyć tylko na siebie, bo masz wsparcie. Ale abstrahując od tego tematu, co myślisz o diecie wegetariańskiej w sportach sylwetkowych? Wiesz co, znam wegetarian, którzy nawet osiągają sukcesy w sportach sylwetkowych. Wiesz, to są ich własne przekonania, jeżeli, tym bardziej, jeżeli się w ten sposób da osiągnąć sukcesy, a da się, no to dlaczego nie, tak? Czy ty sama zdecydowałabyś się na coś takiego? Nie, jestem mięsożerna i nie przeżyłabym ani dnia na takie. Mięsożerna z przekonania, czy potrzebuje twój organizm? Potrzebuję. Tak samo moja grupa krwi tego potrzebuje, także nie mam zamiaru rezygnować. Co jest dla ciebie największym wyrzeczeniem w trakcie przygotowań? O, z tego wiele. Co największym? Największym? Może to, że się poświęcam temu w 100% i odcinam się od całego świata, bo inaczej nie umiem, albo robię coś na 100%, albo wcale. Natomiast to jest taki półroczny post, bo to ludzie poszczą, żeby później poczuć smak życia, więc tamte zawody dały mi bardzo dużo radości z życia, bo w końcu wiem, co naprawdę w życiu jest ważne i jak małe rzeczy potrafią cieszyć. Także to jest też praca nad umysłem, o której wcześniej powiedziałam. Smak życia, ale smak dosłownie, czy w przenośni? Czy wtedy wracasz do diety w cudzysłowiu, czy oddajesz się wszystkim innym rozrywkom, którym sobie darowałaś przed występem? Co rok temu był mój debiut, jeszcze była bardzo niedoświadczona w tym temacie i popełniłam wiele błędów po zawodach, których się nie powinno popełniać. Co mam na myśli? Rzuciłam się na jedzenie i jadłam bez opamiętania przez jakieś dwa tygodnie do miesiąca. Przez to narobiłam sobie wiele szkód w organizmie, tak naprawdę. Nie same przygotowania to spowodowały, tylko to, jak się zachowywałam po zawodach. W tym roku na pewno już nie popełnię tego błędu. Daję sobie góra 2 dni przyjemności. Natomiast tak naprawdę, że po takim obżarstwie marzę o tym kurczaku, o warzywach, o dietetycznym jedzeniu. Wtedy znowu mi smakuje. Mam swój cheat day, który robię raz w tygodniu. Muszę wymyśleć, jeszcze nie wiem. Pomyślę, jaki to będzie dzień, ale będzie. Bo teraz cały ten okres przygotowałam się bez cheat day, bez cheat meali, co też było wielkim utrudnieniem. No ale dałam radę. To jest twoja pasja i tak to postrzegamy wszyscy, którzy na ciebie tutaj patrzymy. Co jest drugą pasją w życiu? Drugą pasją w życiu? Wiesz co? Tak się rzuciłam wir pracy i wir tych przygotowań, że tak naprawdę nie miałam czasu pożyć tak naprawdę, wiesz? Więc mam zamiar to nadrobić. I nie mam czasu na drugą pasję. Nie mam czasu. Drugą moją pasją były zawsze podróże. Tak, ona jest, tylko chodzi o to, że ja tego nie praktykuję niestety przez ostatnie 2 lata. Aczkolwiek mam zamiar to nadrobić, no i teraz lecę do Hiszpanii. Jakbyś się znalazła
ileś tam mogłabyś się cofnąć, ileś lat wstecz, stała na rozdrożu, kariera podróżniczki, powiedzmy, nie wiem, jakie byś przewodniki pisała, albo kariera sportowa, co byś wybrała? Z punktu widzenia swojej wiedzy obecnej, ale wtedy. Wiesz co, trenuję bardzo, 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 12 lat to jest chyba długo. Więc myślę, że jakby ktokolwiek mi kiedykolwiek powiedział jeszcze 2 lata temu, że będę startować i odnosić sukcesy, to bym nie uwierzyła i nie zmieniłabym w swoim życiu nic. Staram się żyć tak, żeby niczego nie żałować w życiu. I powiem ci, to jest tak wielkie szczęście, spojrzeć w lustro i nie mieć nic sobie za zło. To jest faktycznie największe szczęście, jakie może być. Życzę ci, żebyś nie musiała dokonywać tych wyborów i zawsze na wszystko miała czas. I na cheat meal, i na wygrywanie, czego sobie bardzo życzymy, i na podróże. A najlepiej na wygrywanie w trakcie podróży, po których będzie czekał pięknie zastawiony stół. Dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.